sobie na początku obejdziemy ją. Zobacz. Co? Ślady jedynie zwierząt? No nie, śladów nie ma żadnych. Zwierzyna tylko sobie biega. Ale to zróbmy tak, że wszystkie pomieszczenia obejdziemy we trzech, dopiero później się rozdzielimy, nie? No, tak zrobimy sobie. Radia wziąłeś tutaj, tak? Tak, radia mam. No. Wiem, po prostu przyszliśmy, ale krzesło na samym wejściu ustawione już mnie tak no. Dziwnie nastraja, nie? Firanki jeszcze wiszą. Kominek. Znaczy tak, piec. Piec. No. Piec. Tyle lat plona było. Ciekawe, czy będzie jakiś ten na gazecie jakiś kawałek daty. Redaguje zespół pan Marek i Aleksander. No dzisiejszy to nie jest, nie? Tak samo jak piwulek. Na tej może być, bo jest taka w miarę zachowana. To jest, no co? 91. 91. No to chwilę. Chwilę stoi. Chwilę leży. Ja nagrałem jak wygląda kibelek. O, proszę. Ładnie, co? Aha, no. O, elegancko, czyściutko. No. O, szlak, patrz. No, trochę pajęczyn. Flaga. I co? I kura. Ona jest ułożona. No. Sztucznie, zobacz, ma girki wyciągnięte w tą stronę. No. I kto się położył? Kto się położył? Teraz filmuję. O, patrzcie. No. To już nie napawa. Biedny no, ale no, nie będziemy się póki co jeszcze doszukiwać. No tak. No nie, zobacz, czy ma głowę odgryzioną ewentualnie. No, powiem ci właśnie. No. Czy sam obcięł tę głowę? Tak, to może zwierzyna ją to wtargała, jakaś kuna albo coś. Tak, najpierw sobie odrąbała jej głowę, a później to wciągnęła, żeby się nie telepała. No. Kuny tak robią. Odrąbują głowy. Zapytaj jakąś kurwa. Dobra Maciek, to co? No, to co, jak robimy? To jest takie dosyć ciekawe pomieszczenie, abym ustawił kamerę tam. No. W narożniku. No, żeby na piec tutaj łapało, nie? No, bo jak. Dobra, mamy co? Mamy trzy kamery w sumie? No to jedną tu, jedną. Jedną tu, jedną na dole. No. I ja sobie pójdę z jedną kamerką do tych stodołek, tam gdzie tam jest. Do stodołki pójdziesz, tak? Dobra. No co, to. Poczekaj, może ten. Patrz kamerę. A, czekaj, bo jest. Pana. Wiesz co? I te X mi się czasami w niej nie wyłącza. Tak, kurwa, trzeba. Nie ujednąć. No to ty ją będziesz miał. Co? To ty ją będziesz miał. Aha, i będę cały czas mówił do was. No patrz, kurwa, ja się nie chcę włączyć. No, ty, może to w ten sposób łapią duch? Może. Cio? Co, jak szumi radio twoje? Tak, to szumi, bo ona cały czas nadaje, wiesz? Aha. Dobra, ta nagrywa. Dobra. Jest okej. Okay. Ale musimy jakieś źródło światła zostawić przy niej, nie? Tak. Aha, to co już co? Zostawiamy i idziemy na jakiś opór, czy co? No, niech sobie zadziała, nie? Czekaj, gdzieś wziąłem jeszcze nie lalkę. Czy trybu nocnego ona? Nie, co musi coś mieć, bo ona tak jak nie będzie niczego, to ona nie chwyci. Szwagier mi opowiadał, gdzieś tam koło rokietnicy jest jakiś dom. Pustostan. Tylko, że ktoś tego pilnuje, bo to jest no, czyjeś jak w zasadzie wszystko opuszczone w Polsce tak naprawdę. No mniejsza w to. Generalnie ileś razy to było na sprzedaż, ileś razy to było sprzedane, no. Ale kurde, ponoć ludzie się wyprowadzają stamtąd. I szwagier mówi, że jego tam znajomki kiedyś poszli, siedzieli tam i pili, nie? No. Po prostu wiesz, impreza regularna. I kurde, no nie chce mi się wierzyć, ale szwagier mówi, że drzwi się powystawiały z zawiasów i poustawiały obok, nie? Naprawdę? No, ja tam wiesz, ja tam raczej sceptycznie nastawiony do tego jestem, ale wiesz, pobudza wyobraźnię, nie? I co? Robimy teraz, idziemy na dół i robimy pomiary tym twoim kurde sprzętem, czy jak? No spróbujemy, nie? No. Thank you.
Maciek, ja idę jeszcze do piwnicy sobie zobaczę. No. Tylko nie chciałem stać pod schodami, jak szliście, było takie dudnienie niemiłe. No nie, ja nie brzmienie. Co jest hydrofor? Jest podstawa. Kurde. Się przestraszyłem. Bo coś depnąłem. Co? Depnąłem coś. A tutaj też wędzarnia. Spadł ci po piwnicy. Myślałem przy tym urządzeniu na 20. Ale ostrość ciężko jej wyłapać. No, bo jest ciemno, jest sobie to wiesz, łapiła to fokusem z kawałeczek. Cały czas w normie, niby. A powiedz, jak działa ten wskaźnik? Wiesz co, to jest ten czujnik pola magnetycznego, nie? No. No, to z tego co wiem, jak gdzieś coś masz, jakiś tam kontakt, no to to pole magnetyczne jest zachwiane i po prostu wskaźnik rośnie do góry, nie? No, ja u siebie w domu go robiłem, no to miałem na poziomie tak 4-5. U ciebie w domu było też koło 40. Tutaj też cały czas w okolicach 40. Mm-hmm. No ale zobaczymy, może gdzieś będzie jakieś tam miejsce, tak zwany hotspot z tego co się zdążyłem nauczyć. Dobra, ale to wyjdźmy stąd póki co, bo jest nisko. Dobra. Tu jak? 46. Czyli generalnie w większości pomieszczeń stabilnie, tak? No, nic się nie zmienia. Jak wskaźniki twoje? 33. Oj. Tutaj sufit mocno źle rokuje dach. Co? Dach strasznie słabo wygląda tutaj. Tak skoczyło? No. Masz co na tym? No. 133. O. Gdzie sobie miga? 134. To 40, no to tu. Ty, może to odbiera jakieś fale od nas, że się boimy, że to się zarwie wszystko, wiesz? 150. 156. Mhm. Masz ostrość, żeby to... No, 141. No. No. No, ciekawie, co? No. Drewniana stodoła. Stoi już 70, tylko się obróciłem, nie? No. Ciekawie. A to może być... W tam obrót? Ja pierdziłem. 130. Ty, ale... Rośnie do mniej więcej takich samych wartości, nie? No. Czyli może coś z tym być, co? To co, robimy krótką ten... No co, krótka nasiadówa po prostu w miejscu i zobaczymy, miejscu, co to przyniesie, no. Nie? To ja tą kamerę sobie gdzieś postawił. No, bo staty możesz już nie wpchnąć. Czy?
dzisiaj powiem, że gęsia skórka na plecach nie przeszła. Coś tu mam zasyciało. Ej, powiem wam, że kurde, nawet tylko te szmaty tutaj na podłodze robią jazdę w głowie, nie? Jesteście czy gdzieś na dole, bo nie wiem, jakieś dziwne dźwięki z tego domu dochodzą. Wiesz co, weszliśmy teraz po schodach, wróciliśmy może dlatego. No dobra. No! Mamy kilka w sumie przyrządów, jakichś urządzeń, do które generalnie, gdyby coś się działo, mogłyby to wskazać. No. I w całym domu generalnie dosyć spokojnie. Tylko stodoła. W stodole. Też dosyć spokojnie. Poza tym miejscu, poza tym narożnikiem. I powiem szczerze, jak stoję plecami do tego miejsca, to... Dlatego właśnie wolę cię filmować, wiesz? To się trochę... To też... Ty czujesz niepewnie? Z boczkiem. No jest, jakieś dziwne fale są, nie? W tym miejscu. No coś jest. Coś jest. Coś się dzieje. No dobra, zobaczymy, zmontujemy, bo to w sumie teraz wszystko wyjdzie z tych kamer, jak nas nie było, może coś wyjdzie. Także wy się przekonacie, a my podczas montażu się przekonamy, co faktycznie tu miało miejsce. Bo chwilę spędziliśmy, jest tam zimno, ale dłużej nie wytrzymamy. Tak. I baterie też nie wytrzymają. Baterie też nie wytrzymają. Dobra. No.